Dzień dobry, witam wszystkich. No, powróciliśmy do tego ogrodu, który już zakładamy 3 lata. No i pewnie jeszcze z rok będziemy zakładać, ale dzięki temu będę mogła pokazać fajne etapy też tego ogrodu. Jak ostatnio mówiłam, mieliśmy wrócić w kolejnych odcinkach do żywopłotów. No i właśnie jesteśmy w takiej sytuacji. Tu, tak jak mówiłam, ten ogród powstawał etapami, więc te żywopłoty, tutaj mamy żywopłot grabowy, on powstawał etapami i były też tak w ten sposób sadzone. I teraz jesteśmy, że tak powiem, już na ostatnim etapie dosadzamy. Dlaczego żywopłot grabowy? I co ja mogę właściwie więcej Państwu powiedzieć o żywopłotach? Bardzo często mam zapytania przy zamawianiu jakichś projektów czy zmian ogrodowych od Państwa, którzy mówią, że nie chcą patrzeć już na tuję, że wszyscy mają tuję i ludzie chcą czegoś innego. No i właśnie tym elementem czegoś innego może być chociażby żywopłot z grabu. Powiem jedną rzecz. Ja w ogóle każdemu bym polecała żywopłot grabowy, ewentualnie bukowy, bo taki też w innym ogrodzie robiliśmy. I powiem dlaczego. Dlatego, że jak posadzicie Państwo żywopłot grabowy, albo żywopłot bukowy, albo jeszcze z ałyczy, albo z śnieguliczki, albo z ligustra, to możecie być pewni jednego, że nie będziecie mieli ciągłego problemu z chorobami grzybowymi, co niestety występuje u tuli. Minusem żywopłotów liściastych jest oczywiście to, że one zrzucają liście na ziemię. Ale w przypadku buka i grabu one liście zrzucają dopiero wiosną. Więc ten żywopłot, mimo że on nie ma pięknego zielonego koloru, jest brązowym płotem, ale jest równie ładny, jest pięknie gęsty i również ślicznie przesłania. Chcę powiedzieć jedną rzecz, że właśnie buk i grab, ale też lipy, zwłaszcza w ogrodach, starych ogrodach zabytkowych, gdzie wnętrza ogrodowe tworzyło się właśnie przez zastosowanie drzew, które były cięte właśnie w formie ścian, że tworzyło się określone pokoje ogrodowe, oddzielając poszczególne wnętrza według projektów ogrodowych, to właśnie drzewa tego typu, one właśnie dawały tę możliwość zastosowania i wyprowadzenia na wysokie ściany. Więc takie właśnie żywopłoty możemy tak pięknie poprowadzić, że docelowo będziemy mieli rzeczywiście prawdziwy, duży, zielony płot. I to jest w tym piękne. Przede wszystkim nasz, bo przecież te pozyskiwane sadzonki, które tutaj właśnie sobie sprowadziliśmy, to są sadzonki, które są normalnie produkowane przez szkółki leśne z wysiewu, z nasion zebranych w naszych lasach. Dotyczy to buka, dotyczy to grabu. Ja sama muszę powiedzieć, że obserwuję, mam dom na wsi, właściwie w lesie i każdego roku z mojego ogrodu wykopuję właśnie tego typu namnożone sadzonki i wysadzam gdzieś za płotem w lesie, bo oczywiście ja jako ogrodnik, któremu ciągle żal wycinać, ratuję te drzewka i gdzieś tam dosadzam. Ale właśnie to świadczy, ten sposób rozmnażania, to, że są to nasze rośliny, świadczy o tym, że one będą się dobrze czuły, nie będzie problemu. My sadzimy tutaj w macierzystą ziemię, nie mieszamy żadnych dodatkowych podłoży. One sobie tu świetnie poradzą, nie będą chorowały, no wiadomo, że od czasu do czasu jakiś szkodnik się może zjawić. Ja myślę, że zrobimy taki program o właśnie szkodnikach różnych roślin, ale no tych programów możemy zrobić w przyszłym sezonie więcej. No teraz wszystko poszło spać, więc nie będziemy na ten temat mówić. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o wytrzymałość, o zdrowotność, to jest niezwykle ważne. Więc jeżeli chodzi o robienie właśnie żywopłotów liściastych, to każdemu spokojnie mogłabym polecić właśnie tego typu żywopłot. Roślin, w ogóle gatunków, z których możemy robić liściaste żywopłoty, jest bardzo duże. Najbardziej popularne oczywiście jest ligust, czyli ligustrum vulgare. Najczęściej spotykany i bardzo piękny, tylko musi być, po raz kolejny mówię, musi być dobrze prowadzony, dobrze cięty, zresztą każdy żywopłot. Jeżeli będzie dobrze cięty i po raz kolejny podkreślam, każdy żywopłot musi być
przekrój musi mieć trapezowy, tak? Trapezowy, czyli zawsze dołem szerzej, górą wężej. I tak należy ciąć. Co mogę jeszcze jedną rzecz powiedzieć? Jak posadzimy tutaj te graby, one zostaną przycięte i będą musiały się rozkrzewić. Niestety będą musiały dogonić te, które są tutaj już, z tej strony rozkrzewione. Ja tutaj jeszcze muszę młodemu tutaj gospodarzowi zasugerować, że będzie musiał troszeczkę może te bardziej skarlić, a tamte wyżej przyciąć, żeby one docelowo się wyrównały. Niemniej jednak chcę pokazać jedną rzecz, że co jest ważne w żywopłotach, przy pierwszym roku, jak one się przycięte rozkrzewią, to nie ciąć tak, jak zawsze mówię, że nie ciąć żadnymi nożycami, tylko jednak ten młody żywopłot trzeba po prostu przejść i poprzycinać poszczególne, nawet te, które idą do wewnątrz. Jeżeli ja tak poprzycinam tutaj, w ten sposób, to wszystko zacznie wypuszczać z pąków bocznych i będzie się tutaj bardzo pięknie zagęszczało. Także tu musimy o tych rzeczach pomyśleć. Tu myślę, że to jednak będzie trzeba niżej ściąć, ale tu muszę z właścicielem pogadać, bo on tak w ten sposób prowadzi, więc nie chcę tutaj mu za bardzo zmieniać. Niemniej jednak, żebyśmy te dysonanse, które tutaj powstały, mogli zmienić, no to po prostu będzie trzeba to cięcie troszeczkę zmienić. Co mogę jeszcze powiedzieć o osadzeniu? No właśnie, tu myśmy zastosowali rozstawę 30 na 30. Można sadzić 40, co 40 w rzędzie i rząd od rzędu co 30 lub co 40. Najczęściej jak się sadzi żywopłoty? Mówi się tak, utarło się, że się mówi w trójkę albo w piątkę. Można żywopłot właśnie z grabu sadzić w pojedynczym rzędzie, można sadzić w trójkę, czyli przemiennie, a jeżeli ktoś by chciał rzeczywiście wielką ścianę, to można w piątkę. Czyli dwa i jeden po środku. Więc dowolności są duże, wiadomo. Wszystko zależy od tego, kto ile ma miejsca, kto ma jakie potrzeby. Niemniej jednak uważam, że właśnie żywopłot grabowy to jest tak zwany strzał w dziesiątkę, ewentualnie bukowy. Nasz niechorujący, pięknie się rozrastający, właściwie prawie że bezproblemowy. A ci, co powiedzą o tych liściach, to mogę jedną rzecz powiedzieć. Te liście spadną, pięknie się rozłożą. To będzie oczywiście wysypane tutaj korą. Pięknie się rozłożą, zrobią dodatkową ściółkę, co wyjdzie tylko na dobre temu tutaj żywopłotowi. Więc jak najbardziej tego typu rozwiązania bym tu Państwu poleciła. My sadzimy gęściej, bo nam zależy na szybkim efekcie. Sadzonki, które się zakupuje się właśnie z tych szkółek leśnych i one nie są drogie, więc lepiej gęściej. Jeżeli ktoś na przykład sadzi już rośliny takie kupowane w doniczkach, no to wtedy takie żywopłoty będą dużo droższe. Dlatego zawsze mówię o tej porze, że najlepiej, jeżeli ktoś chce założyć sobie żywopłot liściasty, to najlepiej kupować właśnie sadzonkę z gołym korzeniem, wtedy jest taniej, wtedy można dość gęsto nasadzić, efekt będzie dużo szybszy i my będziemy zadowoleni. Myślę, że na dzisiaj to tyle. Jeszcze przy okazji, jak będziemy odwiedzać różne ogrody, na pewno pokażę inne krzewy, które świetnie się sprawdzają jako żywopłoty. Natomiast tutaj chciałam właśnie powiedzieć właśnie o tym żywopłocie grabowym. Dlatego wszystkich Państwa, którzy nie lubią już tuji, którzy mają przestrzeń dużą, bardzo bym namawiała do robienia żywopłotów grabowych, a jeszcze chciałabym namówić do tego, żeby umieć w swoich dużych ogrodach tworzyć kulisy poszczególnych przestrzeni, żeby tymi właśnie żywopłotami móc wydzielać poszczególne jakby ogrodowe wnętrza.
co fantastycznie wychodzi i można by to świetnie rozplanować, jeżeli ktoś ma oczywiście tylko duże powierzchnie i tworzyć wnętrza wypoczynkowe, wnętrza sportowe, właśnie stosując tego typu rośliny, no bo przecież całe pokolenia tak robiły, więc dlaczego my mamy pozostać na co dzień z koszmarną, już nudną tują szmaragd. Chociaż tuja nie jest taka koszmarna, ale jak ktoś za dużo czegoś stosuje, to wszyscy mają tego dosyć, więc może to jest czas na żywopłoty z roślin liściastych. Do zastanowienia, do następnego programu. Zobaczymy się niebawem.